Nie tyle czynić nieszczęściu, co na szczęście złapano tych, którzy oszukują. Tak jak pan wspomniał, zostałem przesunięty z 4. miejsca Mistrzostw Świata w Berlinie w 2009 roku, które zająłem tam właśnie rywalizując na miejsce medalowe, czyli na brązowy medal. Dostałem oczywiście już tą informację oficjalnie, podpisaną przez sekretarza generalnego Światowej Organizacji Lekkiej Atletyki, ale również czekam jeszcze na ten medal, bo fizycznie go jeszcze nie mam. Myślę, że nawet czasem ktoś mnie pytał, i powiem tak, że nie wiem, czy bardziej złość, czy bardziej radość tego tytułu się gdzieś tam pojawia. Na pewno jest to zderzenie tych dwóch emocji, bo tak naprawdę zostało odebrane przede wszystkim możliwość cieszenia się na podium, stania na podium, wszystkich innych kwestii, abstrahując od kwestii finansowych, bo one akurat w tych kwestii są może najmniej ważne, ale również każdy sportowiec jednak trenuje po to, żeby mógł rywalizować się, żeby mógł stać na podium, zdobywać te medale. No i takie rzeczy zostały po prostu odebrane przez osoby, które stosują doping.